Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę do Was z nowym filmem, tym razem z projektem Diamond Mine. Jest to projekt wzorowany na znanym już słynnym Baked Beans, czyli miner, w którym mamy możliwość zarabiania 8% dziennie, wrzucając nasze awaksy. W tym przypadku Diamond Mine będzie to projekt, który będzie startować na sieci Avalanche. Projekt startuje za 8 godzin, tak więc słuchajcie, czekamy w tej chwili na uruchomienie projektu. Pozostało nam niewiele czasu. Standardowa procedura, słuchajcie, jest to nowy projekt, czyli takie projekty, które my wyszukujemy, które jeszcze nie wystartowały. Minery robią w tej chwili furorę i dają naprawdę zarobić duże pieniądze, pod warunkiem oczywiście, że wchodzimy na samym początku i w tym przypadku również celujemy na start. Tym samym za 8 godzin osoby, które będą chciały uczestniczyć w tej zabawie, w tej grze, w tej inwestycyjnej, że tak powiem, radości, to musicie być gotowi ze swoimi awaksami, żeby wskoczyć tym bardziej na samym początku, bo tak jak wspominałem we wcześniejszych firmach, im wcześniej wchodzimy, tym mamy większą ilość przypisanych dla nas diamonds, czyli w tym przypadku przeliczników naszego wkładu, który będzie rosnąć w miarę jakby wpłat, które będą dokonywane w tym projekcie i w rezultacie tak naprawdę nasz wkład, dzięki temu możemy odzyskać bardzo szybko. Te 8% tak naprawdę niekoniecznie musi oznaczać, że będziemy wypłacać to długi, długi czas. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że w przypadku minerów stosujemy zasadę 6 razy 1. Oczywiście w sytuacji, kiedy mówimy o dużych projektach i o projektach, które mają hype i widać, że jakby ich balans rośnie. Dlatego ja będę obserwować w pierwszych godzinach, jak wygląda balans na tym projekcie. Jeżeli projekt, że tak powiem, załapie, będzie bangla, to w tym momencie oczywiście będę stosować regułę 6 na 1. W innym przypadku będę zwyczajnie starał się no, z tej cytryny wycisnąć jak najwięcej, dlatego jeżeli wchodzimy, to tylko na samym początku. Projekt, słuchajcie, ma tutaj regułę 6, 8% dziennie i 6% deposit fee, które idzie bezpośrednio do deweloperów, robią z tym, co według nich jest, że tak powiem, najlepsze. Mam nadzieję, że część z tych środków oczywiście pójdzie na marketing, który spowoduje to, że projekt stanie się bardziej znany i widoczny przede wszystkim na YouTubie, bo tutaj jest jakby źródło pozyskania przede wszystkim graczy, inwestorów do takich projektów. Tak więc słuchajcie, czekamy na start, zostało 8 godzin. Projekt na tą chwilę ma już dosyć sporą społeczność, ona się buduje od kilku dni. Na tą chwilę słuchajcie, 622 osoby, które są bezpośrednio na ich Telegramie. Telegram jest dość mocno aktywny. Aktywni są oczywiście też i admini. Tym samym miejmy nadzieję, że projekt wystartuje. Oczywiście jest to projekt wysokiego ryzyka, tak więc musimy uwzględnić wszystkie aspekty, łącznie z tym, że projekt może się wysypać, w tym sensie, że twórcy, nie znając ich intencji, mogą zwyczajnie wyciągnąć te środki. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że jest to fork Baked Beans, miejmy nadzieję, że do takich rzeczy nie dojdzie, ponieważ fork Baked Beans jest projektem bezpiecznym. Pod tym względem nie ma żadnych backdoorów, nie ma żadnych złych kodów, które mogą jakby przyczynić się do tego, że nasze pieniądze znikną. Najważniejszym, jakby największym ryzykiem w projektach, w tym modelu jest to, że po pewnym czasie takie projekty przestają być popularne, jest coraz mniej wpłat do tego smart kontraktu, a tym samym więcej wypłacających, które powoduje to, że projekt jest drenowany. Natomiast zabezpieczenia, o których warto wspomnieć, to są takie, że im więcej wypłacamy, tym mniej otrzymujemy tych nagród, czyli to też są pewne zabezpieczenia, które mają właśnie powodować to, że takie projekty stają się długowieczne. Przypomnę tylko, że są projekty w tym modelu, które działają ponad rok czasu i mają się świetnie. Baked Beans, który działa już od 6 miesięcy, ma się wspaniale. Tak więc słuchajcie, w tej chwili mamy sezon na minery, trzeba wykorzystać ten trend i wchodzimy na samym początku. Na samym początku, słuchajcie, nie zastanawiamy się. Oczywiście, im bardziej będziemy jakby dłużej po starcie wchodzić, tym mniejszy potencjalny zysk dla nas. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Za 8 godzin, za niecałe 8 godzin startuje Diamond Mine. Przypomnę, że jest to na sieci Avalanche. Tym samym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pakujcie się na samym początku. Oczywiście zapraszam też do naszej grupy zdefiniowani.pl. Bezpośrednio pod filmem w opisie znajdziecie link do naszej grupy na Telegramie, jak również znajdziecie link bezpośrednio do tego projektu. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej.